Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmie i na początek chciałabym Wam bardzo podziękować za pozytywny odzew, jeśli chodzi o moją nową serię. Dostałam od Was bardzo dużo ciekawych komentarzy, wiadomości prywatne, wiadomości na Instagramie, maile z prośbami, bym poruszyła tematy takiego typu skóry, pielęgnacji takiej, pielęgnacji owakiej. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że ta seria Wam przypadła do gustu i muszę Wam powiedzieć, że będzie w związku z tym wiele odcinków, ponieważ jest wiele Waszych próśb i ja też chciałabym je spełnić. Także od razu zaczynamy. I dzisiaj przedstawię Wam kolejne dwa zestawy kosmetyków do 150 zł, ale film będzie uzupełnieniem mojego pierwszego odcinka, ponieważ dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o skórze naczynkowej. A problem z płytką naczynioną skórą, ze skórą naczynkową pojawia się tak na dobrą sprawę przy każdym typie skóry. Bez względu na to, czy jest to skóra sucha, normalna, mieszana, no niestety widzę, że macie z tym problem. Dlatego też postanowiłam, że właśnie przy każdym typie omawianym, typie skóry tutaj przeze mnie, będę robić takie uzupełnienie jak dzisiaj, czyli dodawać temat skóry naczynkowej i odpowiednich preparatów. Pisaliście mi również w komentarzach, że w poprzednim filmie brakowało Wam filtrów, więc dzisiaj mam nadzieję, że dzisiejszy film zaspokoi Wasze potrzeby. Jak zawsze starałam się wybrać dla Was ciekawe produkty z fajnymi składami, ale musimy sobie tutaj poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię, a mianowicie właśnie problem skóry naczynkowej. Bo wiemy o tym, że jeśli działamy na skórę suchą i normalną, to musimy tę skórę dobrze nawilżać, czasem natłuszczać, odżywiać, regenerować, wzmacniać barierę ochronną skóry, wzmacniać właśnie barierę hydrolipidową i stosować w tym celu odpowiednie składniki, tak jak na przykład emolienty, różnego rodzaju ceramidy, tłuszcze, kwasy tłuszczowe, lipidy i nie tylko. Ale no właśnie, pojawia się też czasem problem skóry naczynkowej dołączony do problemu skóry suchej. Co się wtedy dzieje? No niestety skóra potrafi się czerwienić, potrafi się szybko uwrażliwiać, pojawia się ten efekt u Was w momencie, kiedy przechodzicie na przykład z zimnego pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia, że ta skóra się lekko czerwieni, widzicie, że macie gdzieś tam popękane naczynka w okolicy tutaj nosa, skrzydełek nosa, bardzo często też gdzieś na policzkach, no i potrzebujecie jeszcze dodatkowego działania. Oprócz tego nawilżania, natłuszczania, odbudowy, ochrony, regeneracji, potrzebujecie podziałać odpowiednimi składnikami, takimi składnikami w kosmetykach, które będą wzmacniały Wasze naczynka i też je chroniły. Do takich składników należy na przykład arnika, wyciąg z kasztanowca, witamina C, pewne kwasy, no jest tego naprawdę bardzo dużo. Tutaj też musicie pamiętać oczywiście o tej odpowiedniej ochronie przed promieniowaniem, działać substancjami łagodzącymi, kojącymi, takimi, które będą niwelowały to zaczerwienie, być może jakieś podrażnienie, które będą sprawiały, że skóra będzie nawilżona, będzie chroniona w odpowiedni sposób, ale też będziecie działać różnymi na przykład antyoksydantami na to, żeby te naczynka były też w dobrym stanie. No i teraz tak, przygotowałam dla Was właśnie dwa zestawy. Te zestawy się między sobą różnią. Nie ma w nich natomiast kremów pod oczy, ponieważ o kremach pod oczy mówiłam już w poprzednim filmie. Dziś, tak jak mówię, mamy uzupełnienie do skóry naczynkowej. Więc przedstawię Wam takie preparaty, które możecie ze sobą łączyć z tych różnych zestawów, mieszać ze sobą, ale też możecie je dodawać właśnie do tej pielęgnacji, którą skomponowałam dla Was w poprzednim odcinku. Zaczynamy. Pierwszy produkt będzie to oczywiście kosmetyk oczyszczający, który możecie stosować w wieczornej pielęgnacji. Jest to płyn micelarny od marki Linia. Jest to płyn, który w składzie zawiera wodę różaną, betainę, niacynamid, sok z aloesu. Będzie łagodnie oczyszczał skórę, nawilżał, nie powodował ściągnięcia, łagodził, koił, poprawiał barierę naskórkową. Tutaj mamy wodę różaną, która jest oczywiście jak najbardziej wskazana w przypadku skór naczynkowych. Mamy właśnie substancje nawilżające i substancje
substancje kojące, naprawdę bardzo fajny, ciekawy płyn micelarny. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam polecić właśnie w tym pierwszym zestawie, jest to żel oczyszczający od marki Basic Lab, który fantastycznie wpływa na skórę suchą, wrażliwą, ale również na skórę naczynkową. I to jest żel, który bardzo ładnie oczyszcza naszą skórę, nie powoduje ściągnięcia, nie powoduje pieczenia, nawet bym powiedziała, że delikatnie ją łagodzi. Jest w całkiem dobrej cenie. Mamy tutaj opakowanie w tubce, więc też fajnie się go dozuje, fajnie się go stosuje. Tutaj wśród składników głównych znajdziemy m.in. sok z aloesu, alantoinę łagodzącą, pantenol łagodzący czy hialuronian sodu, który będzie skórę jeszcze dodatkowo nawilżał. I to jest taki produkt, który możecie spokojnie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. A w uzupełnieniu tego naszego oczyszczania oczywiście musi pojawić się tonik, tonik nawilżający, tonik łagodzący, kojący, z bardzo fajnymi składnikami, tonik też w bardzo dobrej cenie, skład naturalny. W ogóle ta marka moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawa i warto się jej przyjrzeć bliżej. I to jest taki tonik, który możecie spokojnie używać w porannej i wieczornej pielęgnacji, który będzie Waszą skórę nawilżał, łagodził, koił, więc fantastycznie sprawdzi się również w przypadku skór naczynkowych. No i teraz pierwsza moja propozycja związana ze skórą naczynkową, ale to jest też taki kosmetyk, który możecie spokojnie wprowadzić bez względu na typ Waszej skóry, czyli serum z witaminą C. Ja dzisiaj polecam Wam serum od marki Nakomi, które jest tanie, ma naprawdę bardzo dobry skład, bo mamy tutaj różne formy witaminy C, fajną, lekką konsystencję. Dodatkowo też muszę zauważyć, że on tak bardzo charakterystycznie pachnie, więc musicie to wziąć pod uwagę, ale to jest takie serum, które będzie szybko się wchłaniało, które możecie stosować w porannej, wieczornej pielęgnacji. Ma niską cenę, więc jak najbardziej tak. Chociaż chciałabym Wam tutaj przypomnieć, że ja już stworzyłam kilka filmów na temat produktów z witaminą C. Witaminę C warto wprowadzić do pielęgnacji skóry naczynkowej, ponieważ ona ma bardzo szerokie spektrum działania i oprócz tego, że jest bardzo ciekawym antyoksydantem, czyli wymiata wolne rodniki z naszej skóry, działa przeciwzmarszczkowo, rozświetlająco, rozjaśniająco, to również wzmacnia naczynia krwionośne. I ja osobiście uważam, że jeśli posiadacie skórę naczynkową, to witamina C w Waszej pielęgnacji powinna być obowiązkiem. Jest ona naprawdę bardzo ważna, więc możecie postawić na to serum, które ja Wam dzisiaj proponuję, ale równie dobrze możecie wybrać jedną z propozycji, które już pojawiły się na moim kanale. I jeśli szukacie dobrego serum z witaminą C, to pamiętajcie o tym, że lepiej zainwestować większą ilość pieniążków w dobre serum, a na przykład zaoszczędzić przy kremie, który będzie wykończeniem tej naszej pielęgnacji w porannej, wieczornej pielęgnacji, albo też postawić już na krem, który będzie zawierał fajną formę witaminy C. Oczywiście w przypadku skóry naczynkowej nie mówimy tutaj o działaniu na przebarwienia, chociaż takie przebarwienia też mogą się pojawić i o tym też będziemy rozmawiać, też Wam polecę fajne zestawy. Natomiast tutaj najbardziej skupiamy się właśnie na tych naszych naczynkach, żeby je zmniejszyć, żeby to zaczerwienienie na twarzy zniwelować, żeby ta skóra miała ładny koloryt, żeby była rozjaśniona, pełna blasku. To jest dla nas również bardzo ważne, więc polecam Wam takie serum, polecam Wam tutaj serum od Nakomi, ewentualnie wybierzcie sobie inną propozycję. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do filmów, w których polecam Wam fajne preparaty z witaminą C. I na zakończenie pierwszego zestawu filtr, czyli coś, o co mnie prosiliście. W związku z tym, że rozmawiamy sobie o skórze naczynkowej, to chciałabym Wam zaproponować filtr, który jest stworzony idealnie właśnie dla takiego typu skóry. Jest to filtr od marki SVR, oczywiście z wysoką ochroną, bo mamy SPF 50. Jest on tak skomponowany, by działać właśnie na zaczerwienienia, na podrażnienie. Świetnie sprawdzi się po różnego rodzaju zabiegach bardziej inwazyjnych, które wykonujecie na przykład w okresie tym jesienno-zimowym. Dla osób, które posiadają skórę naczynkową, działają na przykład laserem na te naczynka, ale chcą mieć też takie uzupełnienie w swojej pielęgnacji. To jest zdecydowanie najdroższy kosmetyk z całego zestawu, natomiast ja uważam, że warto. Co tutaj takiego znajdziemy w składzie? Jest m.in. kompleks, który będzie redukował zaczerwienienie, zmniejszał widoczność naczynek, ale też
łagodził, koił stany zapalne. Mamy tutaj ekstrakt z lukrecji, który będzie działał łagodząco i przeciwzapalnie. No i właśnie mamy te filtry UVA i UVB. Naprawdę moim zdaniem marka SVR stworzyła świetny produkt, który super sprawdzi się w przypadku skór naczynkowych. I też nie proponuję Wam tutaj w tym pierwszym zestawie żadnego innego kremu, dlatego że połączenie serum z witaminą C z filtrem to jest genialne rozwiązanie w porannej pielęgnacji. Więc możecie sobie stosować naprawdę jakiś tani krem nawilżający, a dołożyć do tego świetny filtr, który będzie chronił Wasze naczynka, łagodził tę skórę, koił stany zapalne. Bardzo dobrze sprawdzi się również w przypadku skór posiadających trądzik różowaty, więc też będzie dla Was świetną ochroną, a jeszcze w połączeniu z witaminą C to już w ogóle będzie bomba. No dobrze, moi drodzy, przechodzimy teraz do drugiego zestawu, tutaj będzie troszeczkę inaczej, ale pierwszy produkt, który chciałabym Wam polecić, to jest niesamowicie moim zdaniem ciekawy płyn micelarny, płyn oczyszczający, który ma bardzo fajny skład. W tym składzie znajdziemy między innymi kwasy z lipy, więc możecie sobie zobaczyć, jakie tam dokładnie fajne kwasy mamy. Mamy oprócz tego olej z nasion cytryny, mamy witaminę C, mamy rutynę, mamy koenzym Q10 i jeszcze wiele innych fajnych składników. Rutyna, która również będzie wpływała na Wasze naczynka. Witamina C, no sami zobaczcie, koenzym Q10, który będzie działał odmładzając. To co prawda jest tylko i wyłącznie płyn micelarny, więc on nam służy głównie do oczyszczania naszej skóry. Ale tutaj już mamy zawarte delikatne kwasy, które też dodatkowo będą fajnie skórę oczyszczały i też ją złuszczały. Więc miejcie to na uwadze, bardzo fajny kosmetyk w bardzo dobrej cenie, a myślę, że niedoceniony i tak naprawdę szczerze Wam powiem, że jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś go gdzieś polecał. Drugi etap oczyszczania, tym razem będzie to pianka. Pianka od marki Bandy, bardzo, bardzo łagodna. Ma świetne substancje aktywne, które będą oczyszczały Waszą skórę, ale to co jest ważne, będą działały na nią łagodnie. Czyli nie będzie tego efektu pieczenia, swędzenia, raczej bym powiedziała, że jest taki efekt ukojenia. Ja bardzo lubię tę piankę, lubię do niej wracać, bo ona super sprawdza się również w przypadku skór wrażliwych. A jeszcze dodatkowo nie powoduje też tego uczucia takiego ściągnięcia, napięcia, więc coś wspaniałego w przypadku skór suchych. Także kolejny produkt, który chciałabym Wam polecić, piankę możecie spokojnie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. No i teraz tonik. I tak jak było w poprzednim zestawie, w poprzednim filmie, dzisiaj znowu polecę Wam tonik od marki Ziaja. A dlaczego? Dlatego, że jest to tonik, który zawiera w swoim składzie m.in. witaminę C, czyli to, o czym Wam dzisiaj mówię, działamy właśnie na naczynka. Jest to tonik w bardzo niskiej cenie, ale w bardzo, bardzo dobrym składzie. I tutaj mamy między innymi pantenol łagodzący, ekstrakt z oliwek, witaminę C, witaminę E czy lecytynę. Warto się nad nim tutaj zastanowić. W ogóle wy wiecie, że ja nie przepadam za marką Ziaja, natomiast uważam, że Ziaja w swojej ofercie ma bardzo fajne toniki. Toniki, które mają niską cenę, a super składy. Więc jeśli chcecie przeoszczędzić na jakichś kosmetykach, to warto tutaj skierować się w stronę marki Ziaja. Ten tonik będzie działał rozświetlająco, łagodząco ze względu na pantenol, nawilżająco i możecie go stosować w porannej, wieczornej pielęgnacji. Możecie nim się również odświeżać w ciągu dnia, bo ze względu na tę witaminę C też będzie nadawał Waszej skórze takiego fajnego blasku. No i jest zamknięty w atomizerze, więc przyjemna aplikacja. Moi drodzy, serum. Kolejny preparat, na którym uważam, że nie warto oszczędzać, a tym razem jest to marka Bielenda i jest to serum wzmacniające naczynka, które w swoim składzie posiada świetne substancje aktywne. Jest to serum, które spokojnie możecie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Jeśli na przykład nie chcecie stosować witaminy C, Wasza skóra nie lubi witaminy C, a chcecie mimo wszystko działać na Wasze naczynka, to warto tutaj się zastanowić nad tym kosmetykiem. Co znajdziemy w składzie? Mamy tutaj m.in. wyciąg z kasztanowca i wyciąg z arniki, które właśnie będą działały na naczynka krwionośne. Mamy również
troxerutynę, która też będzie działała na naczynka krwionośne i witaminę C, czyli to, o czym Wam powiedziałam, oraz kwas mlekowy. Fajna konsystencja, szybko się wchłania, dobra cena. Co prawda ja Wam polecam dzisiaj produkt, który ma chyba 15 ml pojemności. W większej pojemności będzie on oczywiście więcej kosztował, ale to jest też takie fajne uzupełnienie Waszej pielęgnacji. I tak jak powiedziałam, możecie stosować to serum zarówno rano, jak i wieczorem, albo na przykład uzupełniać sobie to serum z witaminą C. Działamy serum z witaminą C w porannej pielęgnacji w połączeniu z filtrem, a wieczorem stosujemy serum właśnie już konkretnie na nasze naczynka. I tak jak Wam powiedziałam, krem. Krem, który jest dopełnieniem pielęgnacji, krem, który wcale nie musi kosztować miliony monet, ale najważniejsze w nim jest to, żeby to był krem nawilżający, który zawiera emolienty i witaminy. Takie, które będą fajnie wpływały na Waszą skórę, taki krem, który będzie ją nawilżał, który będzie ją chronił, taki można by było powiedzieć krem bazowy. I tutaj moja propozycja od marki Linia, znowu marka Linia się pojawia, ale uważam, że ma świetne kosmetyki w swojej ofercie, bardzo dobre składy i krem, który ma fajną, lekką konsystencję, szybko się wchłania, spokojnie możecie stosować go pod makijaż. Równie dobrze możecie stosować go w wieczornej pielęgnacji na serum. Jeśli na przykład obawiacie się, że mamy dużo tutaj tych produktów, tak, że mamy tą pielęgnację już taką bardziej rozbudowaną, nie chcecie tej Waszej skóry obciążać, ale chcecie na nią aktywnie działać. Chcecie, żeby serum fajnie zadziałało, więc musimy też tutaj nałożyć warstwę kremu, która podziała okluzyjnie i która sprawi, że te substancje aktywne w serum będą nam działały na naszą skórę, na nasze naczynka. No i tak jak mówię, postawcie na krem, który kosztuje niewiele, ale jest naprawdę godny uwagi. Krem od marki Linia będzie kremem nawilżającym, kremem łagodzącym, kremem działającym na barierę ochronną, barierę lipidową, uzupełnieniem pielęgnacji skomponowanej w serum. Mamy to, moi drodzy, mamy to, przeszliśmy dwa kolejne zestawy. Kolejny temat, który jest uzupełnieniem w pielęgnacji skóry suchej i normalnej. Działamy na cerę naczynkową, działamy na nasze naczynka, wprowadzamy silniejsze substancje aktywne. No i co? I działamy, także możecie sobie wybierać teraz już, co dokładnie Wam pasuje, jaki skład, jaki kosmetyk. Fajnie to wszystko ze sobą komponować. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Następny będzie dotyczył skóry mieszanej, bo wiem, że na to czekacie. Omówię, tak jak powiedziałam, wszystkie Wasze propozycje. Także spodziewajcie się, że pomału te tematy tutaj będą, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Linki do produktów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!